Dobrze, szanowni Państwo, zatrzymać. Nazywam się Piotr Nowicki, mam przyjemność prowadzić Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Bubnego, spotkanie cykliczne organizowane przez nasze muzeum. To już 108 spotkanie w ramach tego cyklu. Mam dzisiaj przyjemność gościć panią Joannę Kupińską-Przywiakowską. Dzień dobry Państwu. Poetkę, pisarkę. Ja sobie zajmującą się wieloma innymi rzeczami, to zaraz, o tym zaraz powiem. A jeszcze witam Państwa w imieniu doktora naszego muzeum, doktora Tadeusza Stoczka i jego zastępców oraz wszystkich pracowników naszej placówki. Jak już wspomniałem, Salon Dobrej Książki to cykliczne wydarzenie, które już od kilku lat, od 5 ponad gości w naszym muzeum zostało uczynkowane w czasach pandemii na potrzeby takiego obcowania literaturą na lepszym wydaniu, ale w wersji internetowej. Po prostu wtedy nie można było inaczej spotykać się z odbiorcami, tylko przez internet. Takie spotkania zostały zorganizowane i się wszystko rozwinęło. Początkowo miało być tak, że tury, które prezentujemy, miały nazywać wyłącznie książki historyczne, literatura naukowa, bądź popularna naukowa, reprezentująca do historii, która nas najbardziej interesuje, czyli takiej, która mieści się w zainteresowaniach naszych pracowników historii, kulturologii, o powstaniach narodowych i tego typu. Natomiast czas jakiś temu zaczęliśmy zapraszać autorów wszelakich, takich, którzy mają coś do powiedzenia i przekazują to na papierze. I właśnie pani Joanna Kupińska-Trzewiakowska, to już nie pierwszy raz gości w naszym muzeum. Tam też się było spotkanie odnoszące się do jej publikacji Kiedy miłość była zbrodnią. Tak dzisiaj rozszerzamy to spotkanie zeszłoroczne o kolejny tom, który trzymam w ręku, to trzeci trylogii, o której zaraz jeszcze będziemy rozmawiać. Dopowiem jeszcze, że nasze spotkanie jest zarejestrowane i za czas jakiś około tygodnia powinna się pojawić relacja na kanale YouTube naszego muzeum. Także zachęcam Państwa, jeśli ktoś będzie chciał sobie przypomnieć nasze spotkanie, bo przekazać znajomym, że takowe się odbyło, to taką możliwość będzie miał. Kilka słów o pani, która przybyła do nas Krakowa. Tak. Spędziłem z nią teraz chyba 2 godziny, rozmawialiśmy przy kawie o wielu sprawach, nie tylko o tych książkach, ale poznaliśmy się bliżej i jestem pod dużym wrażeniem, jestem zamroczony. Pani Jarosławka urodziła się zupełnie niedawno, jest poetką i pisarką, związana z Krakowem, zawodu prawniczka, która wiele lat służyła naszemu społeczeństwu, bo panu miałem przyjemnych ludzi i bardzo różnych rzeczy, było usprawiedliwie. Oprócz tego, może nie wiem, czy przede wszystkim, czy do poezji od kilku lat, kilkunastu, kilkudziesięciu pisze wiersze, które publikuje, ukazało się kilka tomików, kilkanaście tomików i też pisze książki, literaturę piękną, może tak wyjąć szeroko, którą dzisiaj między innymi prezentujemy, ale to książek jest dużo więcej. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do krótkiego biogramu pani Anny w internecie. Możemy sobie wszystko wypatrzeć, wyszukać i część tych książek poprzednio wydanych też jest gdzieś jeszcze dostępnych. Tak, oprócz tego zajmuje się wydawaniem, redakcją takiego pisma Hybryda. Temu pismu, który będzie poświęcony samo dobrej prasy imienia profesora Pisarza, który ten sam będzie się pewnie pod koniec roku, który już Państwa zapraszam wstępnie, pewnie jeszcze zostanie podany. O czasopiśmie wtedy będziemy rozmawiać, dzisiaj nie będziemy rozmawiać, no ale jest takie czasopismo Hybryda, które jeszcze funkcjonuje, jest to pismo artystyczno-literackie. Oprócz tego pani Anna współtworzy i działa w Stowarzyszeniu Twórczym Polat, które też w naszym muzeum wiele wydarzeń organizowało. Jutro będzie wystawa, przy kolei tutaj Jacek
zaprosi Państwa, Jacek Konik, zaprosi Państwa jutrzejszy wernisaż, który będzie w galerii Brama Bielańska, ale to już później powie na marginesie naszego spotkania, co tam będzie, czyli na jaki temat. Dobrze, mówiliśmy się doktorką, że ja spróbuję, chociaż nie umówiliśmy się, wróciliśmy w kamie, mówiliśmy, że spróbuję przeczytać jeden z fragmentów, fragment wstępu z pierwszego akapitu tomu trzeciego naszej trylogii. No i będę próbował go przeczytać, bo po czym mi pójdzie, muszę zobaczyć i będę przygotowany. Jest. A później będziemy rozmawiać o zawartości, w ogóle o tym, jak to książki powstały. No dobrze, tutaj Państwo zaczynamy. Ten list z zagrobu wytrącił go całkowicie z równowagi. Przyszedł z poranną pocztą, w zwykłej białej, bielonej kopercie zaadresowanej na jedno nazwisko. Już tylko ta koperta pozwalała przypuszczać, że został nadany w Polsce. Nie trzeba było nawet patrzeć na znaczki istotne. Nadawcy nie uwidoczniono, ale i bez tego wiedział, że jest jedyną osobą, która mogła mu napisać do jego przyrodni brat, Jan Berg. Sącząc poranną kawę na czasie swojej wielkiej i przytłumiającej warownie o rezydencji, coraz spoglądał na przesyłkę, nie śpiesząc się przy lato z jej otwarciem, niewiele brakowało, aby w ogóle o niej zapomniał. Dawno temu odmógł spisywania listów, uznawszy je za przeżytek, o ile bowiem prościej wystukać kilka zdań w komputerze i wysłać je e-mailem. No właśnie, taki krótki fragmencik, który jest tajemniczy. Ale o tym, dlaczego jest taki tajemniczy i o czym w zasadzie jest, i o czym jest ta książka, to już najlepiej powie pani Anna. Ja tylko powiem, że po przeczytaniu tych tomów, troszeczkę się zakręciłem, jeśli musiałem doczytać fragment tomu drugiego, już powiązania rodzinno-towarzyskie objęte w tych powieści są bardzo, może nie bardzo skomplikowane, ale dla mnie okazały się na wyraz skomplikowane, bo musiałem się ponownie do tomu drugiego. Ale dlaczego zacząłem od tomu trzeciego, bo jak się dzisiaj okazało, to ten pierwszy, prawda pani Anna, dobrze pani to odszerzyło tą myśl. Tak, zupełnie dobrze. Mianowicie zaczynała się historia pisać współcześnie, w dobie dzisiejszej. Dokładnie zaczynała się w 2010 roku, bo tak bohaterka tego tomu akurat pisała pracę swoją doktorską właśnie z zakresu historii, o której rozmawialiśmy tuż przed tym spotkaniem. No i wtedy też dotknęło ją nieszczęście, bo zmarł jej ojciec. Ten list to właśnie jest napisany ręką ojca naszej bohaterki, który miał niezwykle skomplikowane losy życiowe, bo urodził się w Gdańsku w 1945 roku jako syn nazisty. No i to jest jak gdyby ten element otwierający całą historię. No ale ponieważ ta historia w tej historii o tej młodej, pięknej dziewczynie, która urodziła się w Krakowie, a właściwie o krok od Krakowa, bo w obozie zainternowanym w 1982 roku, w styczniu 1982 roku, kiedy nastał stan wojenny, ta dziewczyna w ogóle nie miała świadomości, kim był jej dziadek, bo nigdy jej ojciec własny o tej historii nie opowiedział. No i właśnie ta historia, która zaczęła z lata do niej docierać, mocno zaburzyła jej losy życiowe i skomplikowało jej sytuację życiową, bo nie każdy chciałby się dowiedzieć, że jest wnukiem oprawcy hitlerowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to taka historia nieautentyczna, a właściwie trzeba powiedzieć wprost, że jest całkiem autentyczna, ponieważ jeden z moich licealnych kolegów właśnie był takim dzieckiem urodzonym w 1945. Starszych kolegów, muszę powiedzieć, aczkolwiek tutaj Pan przyjmował
utajnić mój wiek. Ja się do wieku już dzisiaj przyznaję całkiem otwarcie, no ale teraz będzie dobrze. No ale w każdym razie jeden z moich kolegów się urodził, starszych kolegów, urodził się w 1935 roku w Berlinie. I ponieważ no, jego ojciec właśnie Niemiec wplątany w machinę wojenną trafił pod sąd w Wolsburgu, więc matka chcąc nie chcąc wróciła z tym dzieckiem do Polski. Tutaj wyszła za mąż i dopiero w momencie, w którym praktycznie rzecz biorąc miała się rozstać z życiem, opowiedziała mu tą historię o jego ojcu, który nie był tym mężczyzną, który go wychowywał i co do którego był przekonany, że jest ojcem, tylko że był właśnie dzieckiem przysposobionym przez męża matki. Więc w tym zakresie mamy początek krakowski, początek autentyczny, autentycznej historii. Tak, dziewczyna, o której mowa, to ma na imię Wiktoria ze Skoberg. Spotyka podczas pogrzebu swojego ojca dziwnego pana, który przedstawia się jako brat tego ojca. No właśnie, on tutaj w tym fragmencie, który pan właśnie przeczytał, czyta ten list, można powiedzieć, że zza grobu ten list do niego dociera, bo jak ten list już dociera do Francji, bo rzecz się tutaj otwiera koperta we Francji, w pięknej francuskiej rezydencji, no to wtedy już autor tego listu nie żyje. I ten autor to jest właśnie ojciec naszej bohaterki, urodzony w 1945 roku po wkroczeniu bolszewików. Armii Czerwonej. Armii Czerwonej do Gdańska. Bo tam się rzecz w tym Gdańsku zaczyna. Ale zaczyna się dużo wcześniej, bo zaczyna się w latach właściwie dojścia do władzy Hitlera. No i ta cała historia związana właśnie z rodzeniem się nazizmu, dojścia do władzy Hitlera, tak zaczęła tą książkę znacznie obciążać, że została wyciągnięta przed nawias i stała się pierwszym tomem tej całej historii. Nie wiem, dość tak na pamięć to Państwu opowiedziałam, ale upraszczając, mamy bohaterkę, która mieszka w Krakowie, studiuje w Krakowie, ma ojca lekarza, o którego pochodzeniu nie wie nic, bo nigdy nie poznała ani babki, ani dziadka, babki ojczystej i dziadka ojczystego, bo ci w jej życiu nigdy się nie pojawili. I dopiero jak jest na cmentarzu i żegna się z tym swoim ojcem, no to wtedy jak Deus Ex Machina pojawia się jego brat tego ojca i zaczyna opowiadać historię, jaka się wydarzyła w latach 40. i 45. roku w Gdańsku. I to dla tej naszej bohaterki jest wstrząs niebotyczny. Tak, zważywszy, że Wiktoria, już tutaj pani Janda wspomniała, właśnie robi doktorat, co ciekawe, z systemów totalitarnych. Przypadki. Z systemów totalitarnych okazuje się, że musi się naprawdę zacząć bawić w detektywa i doszukiwać się przeszłości swoich kolejnych pokoleń, swojej rodziny. Interesujące jest to powiem już we wstępie, te powiązania rodzinno-towarzyskie. W tych tomach, w tej powieści, można powiedzieć, że jest to książka uniwersalna, jeśli chodzi o zawartość narodowości osób, przewijają się i Francuzi, Niemcy, Gdańszczanie, w takim słowie, jako mieszkańcy wolnego miasta Gdańska, czyli oni się nie określali do końca jako Niemcy, jako Polacy, po prostu miejscowa ludność, Niemcy i dobrzy, i źli. I spora społeczność żydowska, która też tutaj przebija się przez tą książkę, no bo skąd się, proszę Państwa, wziął taki tytuł? Kiedy miłość była zbrodnią? No kiedy była zbrodnią? Kiedy dotyczyła właśnie związków nieakceptowanych przez
władzę hitlerowską, czyli związków pomiędzy Niemcami a społecznością żydowską. Tak, i właśnie co ciekawe, mamy tutaj też taki pokład. Nie udało się wleść w tą opowieść wiele osób, które Niemców, tak jak powiedziałem przed chwilą, tych dobrych, tych złych, tych, którzy byli przeciwni nadawaniu Hitlerowi kolejnych przywilejów doprowadzających go do władzy absolutnej, można tak powiedzieć, ale też tacy, którzy byli jemu bardzo oddani i którzy popierali tą politykę najważniejszego państwa, wtedy miało być ono najważniejsze na świecie i też eksterminacji ludności żydowskiej, nie tylko żydowskiej. I dialogi w tych tomach kolejnych, które się przewijają, takie właśnie robią, przynajmniej zrobiły na mnie takie wrażenie takiego też uzdarcia i tego społeczeństwa wtedy nawet samych Niemców. Nie było takiego jednolitego poparcia dla nazizmów, bo jednak była spora grupa inteligencji głównie, no bo tutaj mówimy w tej powieści się poprzetaczają takie postaci właśnie jak głównie jak lekarze, prawnicy, architekci, inżynierowie w tej sferze się obracamy, czytając tą trylogię. Więc i byli tacy, którzy uważali od samego początku Hitlera za szaleństwo i to, co jako Niemcy starali się coś zrobić, to próbować jakieś deklaracji pisać i działać w naprawnego. To się oczywiście nie udało finalnie, ale jednak i tacy byli, takie postacie w tej powieści odnajdziemy. Z drugiej strony znajdziemy też postaci, które jeden z głównych bohaterów, bo dziadek znaczy Wiktorii, który był młodym studentem architektury, który doszedł do wniosku, że jedyną możliwością zrobienia przez niego kariery i rozwijania się na polu właśnie zawodowym jest to, żeby wstąpić do partii, a następnie do SS. No właśnie. I tutaj jest taki problem młodego człowieka zafascynowanego Hitlerem, postacią Hitlera, przywódcy i kręgu osób skupionych wokół niego, bo to nie był sam Hitler, tylko byli ludzie tacy jak propagandista dr Goebbels, prawda, Nowy Berlin, gdzie na co drugi, na każdym krańcu ulicy jest ustawione radio i nadawane są wystąpienia doktora Goebbelsa. Mamy Berlin też właściwie podzielony, bo jeszcze gdzieś tętniący wcześniejszym życiem, jeszcze gdzieś nie zamarły kawiarnie, kabarety, gdzieś jeszcze ktoś gra i śpiewa po żydowsku. Tutaj to taka znakomity szlagier przedwojenny, Weimir, du bist schön, prawda? I z jednej strony ten taki Berlin już właściwie schodzący do podziemia i wypierany z rzeczywistości, z masą jeszcze intelektualistów, opozycjonistów, Żydów, artystów uciekających już z tego miejsca, świadomych tego, co ich może spotkać, zwłaszcza wtedy, kiedy już dokonała się noc kryształowa, kiedy poleciały sklepy, kiedy poleciały witryny, kiedy właśnie młodzi ludzie w brunatnych koszulach rozbijali wszystko, co tylko się dało i bili, kogo tylko się dało. A z drugiej strony mamy właśnie te ulice, po których maszerują zwarte brygady w kolumnach hitlerowskich, odzianych w brunatnych koszulach młodych ludzi. I jaka jest perspektywa dla tych ludzi? Jeżeli się nie włączą w ten ciąg, prawda, zdarzeń, to właściwie są eliminowani z tego rozdania, prawda?
prawda, pracy, kar, studiów. Takie czołowe hasło to jest, co Hitler daje ludziom, to daje pracę i daje, no bo mamy do czynienia jednak ze społeczeństwem, które znacznie zubożało po pierwszej wojnie światowej, zubożało na skutek kontrybucji wojennych, jakie musiało zapłacić po pierwszej, po rozpętanej właściwie pierwszej wojnie światowej, po nałożonych traktatem wersalskim, i to nie było już takie społeczeństwo, prawda, szczęśliwe w dobie Republiki Weimarskiej i właściwie popierało Hitlera w momencie, w którym on zaczął dążyć do obalenia tego rządu Republiki Weimarskiej. Mamy do czynienia też z puczem weimarskim. Wtedy wokół Hitlera pojawia się cały krąg postaci, które no, nie są jeszcze jednoznacznie negatywne, prawda? To potem zaczyna stopniowo ta skala agresji narastać, aż wreszcie prowadzi do Holokaustu. Zaczynają powstawać obozy przecież zagłady jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. To też jest dość znacząco obciążający tą książkę akcent. Tak, i w całym tym w tle tych wydarzeń, które pani Jana powiedziała, rodzi się miłość. Rodzi się miłość Ewy, babci naszej Wiktorii, która zakochuje się w młodym chłopakiem. Ona sama studiuje w Berlinie, jest mieszczanką, ale studiuje w Berlinie prawo. Poznaje podczas obserwacji w innym miejscu pani Sierajska, kiedy spotkała przypadkiem na ulicy młodego chłopaka Rudolfa, który był studentem z kolei architektury. Oni się sobie zakochują. A natomiast dlaczego to była zbrodnia? Odnoszący się do miłości. Ponieważ ta Ewa miała w Gdańsku już zakontraktowanego narzeczonego, który z kolei był Żydem. No. I to i cała... To nie było takie proste, jak pan to opowiadał. To znaczy mamy do czynienia z klasycznym... Bo tak, to znaczy ta książka jest i o historii, i o miłości. Mamy do czynienia z klasycznym trójkątem miłosnym. Z kobietą, która jak w powieści Londona, prawda, kocha dwóch mężczyzn jednocześnie. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ten młody lekarz żydowskiego pochodzenia, ona mu się podoba, ale z racji właśnie układu środowiskowego, jego zatopienia w religii, w rodzinie, on w ogóle nie dopuszcza do siebie takiej ewentualności, że on mógłby poślubić kobietę, nie Żydówkę. On to nie dopuszcza, tylko myślenie by dopuszcza do was. No, on też nie, on jest taki właśnie trochę nabilny, on ją trochę zwodzi. On mówi, podobasz mi się bardzo, ale ja cię nigdy nie poślubię. No ja do niej mówię, że on jej nigdy nie poślubi, bo nie może jej poślubić, bo mu mama na to nie pozwoli, bo mu tatę na to nie pozwoli, prawda? Bo by został wyklęty z tej żydowskiej rodziny. No i co on już wtedy zrobił? No w ogóle świat by się skończył i świat by się zawalił. No i w tym momencie ona zdesperowana, prawda, jedzie na te studia do Berlina, no i tam się jej objawia właśnie młody, przystojny Rudolf Bergman, który no faktycznie nieprzytomnie zakochany zaczyna ją trochę w tym wszystkim prześladować. No i to ulega mu, no bo jednak życie nie znosi pustki, prawda, skoro nie mogę mieć tego, którego kocham, no to... Ale też tak trochę nawiruje między nimi, bo tak ucieka przed nim do tego Gdańska, potem się pojawia, tak nie do końca wie chyba ta Ewa, o co jej tak naprawdę chodzi. No dobrze, no ale zna pan taką kobietę, która od początku do końca wie, o co jej chodzi. Nie znam właśnie, uświadczyłem się w przekonaniu, że tak chyba właśnie jest. No bo czy
czytając tą powieść, po prostu ona wielokrotnie znikała, tam się do niej dobijał, przyjeżdżał, ona niby go nie chciała, potem chciała, no bo do niego przyjeżdżała, potem wyjeżdżała, a w międzyczasie ten Maurycy się pojawiał. Maurycy wiodą w Szwajcarii, więc się rzeczywiście pojawią. Jak się pojawią, no to była bardzo szczęśliwa, ale jak odjeżdżą, to już nie. No, proszę Państwa, pozwoliłam sobie na taką trochę grę psychologiczną, bo to tak trzeba określić. Nic nigdy nie jest takie proste i nigdy nie jest takie jednoznaczne, jakby się wydawało na pierwszy rzut. Tak, jeszcze to jest ważny wątek, to jest oczywiście świata poglądowa. Oprócz tego, że oboje są w sobie zakochani, to oni kompletnie różne poglądy na życie i poglądy polityczne. Aczkolwiek kochali sztukę, literaturę, dobry teatr. Znaczy, i tak ich łączyło, to łączyło. Kochali wepływy. Aczkolwiek on nie do końca był szczęśliwy, jak na przykład zabierała go w miejsca zakazane, prawda, do berlińskich kabaretów, bo bał się, że go ktoś tam może rozpoznać i że jego kariera nazistowska może zawisnąć na włosku. Natomiast rzeczywiście grał pięknie na fortepianie, kochał muzykę i kochał sztukę. Natomiast to rozdarcie wewnętrzne jest tutaj też elementem bardzo charakterystycznym dla kreacji tej bohaterki, prawda? Ona w jakiś sposób ten jej taki diaboliczny temperament, diaboliczny charakter, on się przenosi potem w trzecim tomie na tą wnuczkę. Ta wnuczka jest w pewnym sensie powieleniem osobowości swojej babki, którą odkrywa w miarę jak się dowiedziała, że miała babkę, prawda? Zaczyna tropić swoją przeszłość, szuka swoich śladów. Gdzieś w którymś momencie trafia na pamiętniki pozostawione przez babkę, które jakimś cudem pisarskiej wyobraźni chyba tylko przeżyły wojnę. I czyta te pamiętniki i to skłania ją do peregrynacji. Ona się wyprawia do Niemiec w poszukiwaniu swoich śladów, trafia w takie piękne miejsca, jak na przykład źródła Renu. Widzi Pan, jakby Pan pytał, tak, najbardziej ulubione miejsce w tej powieści, do którego ja nie dotarłam, już pewnie nigdy nie dotrę, czyli źródła Renu. Chciałbym zobaczyć, znaleźć się w Alpach, w miejscu wysokich Alpach, na przełęczy Oberwasser, gdzie właśnie wypływają źródła Renu. Takie miejsce magiczne dla właściwie całej literatury, prawda? Dla opery. Ale no, to tylko mogę sobie dzisiaj wyobrazić, jak one wyglądają. Można tam rzeczywiście w tej wodzie szukać złota przy pomocy takiego wielkiego sita. Się nabiera piasek i posypuje tym sitem. Zamknijmy oczy i sobie wyobraźmy. Tak, wyobraźmy sobie takie maleńkie drobinki złotego kruszczu, kruszczu łonione właśnie w wodach Renu. Tak, jeszcze powiem, że ta Ewa to jest trochę taka tej powieści, jak i Magda, która jest też skomplikowane to słowo losa, to już nie będziemy tak opowiadać, ale nie jest taka, to potem na duszę przechodzi. Ja bym to widział może, jako odbiorca cilęcki, tak to odbieram, jaka matka, taka córka, może jeszcze jako taka duszka. To po kolei, przecież mama Ewy to była pani, która też miała problemy emocjonalne, też nie potrafiła się odmawiać tym wszystkim, co otacza, bo zdradzę Państwu, że pochodziła z arystokracji angielskiej z kolei. To też jest tak, żeby zagłaszać Państwu co tu. Ale proszę nie przesadzajmy z tym matkami. Ale to jest pozytywne. No, przeraziły czytelnika. Ale właśnie trochę chęcimy tu właśnie, żeby ja się śmieję oczywiście, bo zachęcam Państwa do śmienicia po tą lekturę, po wszystkie trzy dobra i jak to dzisiaj Pani mi zdradziła, że w zasadzie to można czytać każdy tom oddzielnie i potem jakoś tak sobie doczytywać i to i tak dojdziemy do tego, co tam zasadzie. Znaczy, no jest to w pewnym
kreacja kobiet. Tak się jakoś złożyło znowu i to takie złożenie, które można by nazwać mianem koincydencji znaczącej, że akurat ja się tutaj z Państwem dzisiaj spotykam, promuję te książki, ale te książki i to spotkanie wchodzi w obręb takiego szerszego projektu, który nazywa się Festiwal Kreatywnych Kobiet. No właśnie tutaj ukłon w tej chwili w kierunku pana doktora Konika, ja pana chyba wyręczę w tym momencie i powiem, że został wymyślony taki projekt, który ma pokazać kobiety kreatywne, Creatives Women Festival, taka jest nazwa tego projektu i on się zaczyna właśnie tutaj dzisiaj. Jutro się otwiera wystawa też kobiet kreatywnych, 7 malarek, proszę Państwa, i jedna rzeźbiarka w Bramie Bielańskiej, a potem jedziemy do Bąki. Gramy muzykę, kompozytorek w sali koncertowej Uniwersytetu Bąskiego z udziałem niemieckiej dyrygentki Rebeki Zastrow, nawiasem mówiąc Żydówki, i polskiej pianistki Izabeli Czerniatowskiej, prywatnie mojej córki, a potem ten festiwal razem z wystawą przenosimy do Krakowa i ta cała Bańska Orkiestra Uniwersytetu Kolegium Muzyką przyjeżdża do Krakowa i gra w Wokpil Harmonii, proszę Państwa, Filharmonii Śląskiej i Filharmonii Krakowskiej, więc jest to szeroko zakrojony festiwal na pokazanie właśnie kreatywnej kobiet. I te moje bohaterki wplatają się tutaj w ten festiwal, wplata się babka Ewa, wplata się wnuczka Wiktoria i jeszcze właściwie taka trochę niezwykła bohaterka drugiego tomu, Anna, która jest kobietą zupełnie szaloną i odjechaną, bo tego się tak nie da inaczej określić. Jest korespondentką wojenną, która no, dopuszcza się różnych dziwnych, wojskowych ekscesów, ale także tańczy na przykład na wysokich obcasach nad basenem i ląduje w ramionach zakochanego w niej Michela. Ten drugi tom, bohaterem męskim tego drugiego tomu jest właśnie syn Ewy Reinhardt, czyli babki Wiktorii, który trafił do rodziny brata swojego ojca po wojnie i wychował się w Paryżu. Więc tak zabieram trochę Państwa w tą podróż dalekosiężną, bo tak jak tutaj Pan wspomniał, akcja się toczy w Gdańsku, ale tam już jedziemy do Indii, prawda, płyniemy parowcem, bo to ważne. Mogliśmy też polecieć balonem, ale zdecydowałam, że parowcem będzie jednak bardziej realnie. Zaczynają też latać sterowce z Hindenburgiem, prawda, który prawie spłonął nad Londynem, no ale potem trochę prawda, zaczepiamy jednak na dłużej o ten Berlin, o ten Gdańsk. No niestety musimy złożyć wizytę też w koncentracjonie Lalenstutko, który został zbudowany tuż obok Gdańska. Tak. Już w 1999 roku tam pierwsi, żeby trafili z tak zwanej listy, która była wcześniej przygotowywana. Polskiej inteligencji, tak. Która rezydowała na Pomorzu, no to był, no i dla Żydów, no i niestety dla Żydów też, ale i dla Norwegów. Zostały pamiętniki napisane przez mojego teścia, który był więźniem tego obozu, no i właśnie między innymi opisuje takie sceny, gdzie ci silni Norwegowie z północy taszą wielkie płody ściętych drzew przeznaczonych na budowę kolejnych baraków. Najpierw powstał jeden obóz, potem dolny, potem górny, no a potem ten mój bohater Rudolf Bergman buduje, prawda, piece krematoryjne i buduje krematorium i to coś, dzięki niej ludzie uśmiercali w
końcowym etapie wojny cyklonem. No i są też takie obrazki tego obozu po wyzwoleniu, gdzie właśnie bohater tej drugiej części, ten Michel, syn Ewy, jest zaciągnięty do tego obozu, bo pełnego płonącego jeszcze obozu, pełnego dołów, pełnych trupów, gdzie ludzie szukają złotych zębów. Co on miał tam zrobić? Jako pięcioletni chłopczyk miał rozpoznać budowniczego tego obozu, swojego ojczyma, tego właśnie Rudolfa Bergmana. No i prawdopodobnie nawet gdyby go tam spotkał, choć go nie było, to i tak by go nie skazał. Taka trauma wojny, która zaciążyła na całym jego późniejszym życiu. W dorosłym życiu został psychiatrą, zajmującym się też leczeniem ludzi po traumie. No właśnie, a z panem Michałowiczem, mówi doktor, bo z panem Szpalem, to wszystko się zaczęło tak, że nie, że chcąc, nie chcąc, napotykały się po drodze osoby, które zostały wyplątywane, w dużej mierze też chyba przypadek. To takie było założenie, że na przykład taką, dlaczego to akurat Wiktoria to mnie zastanowiło, czy... Bo przecież mogła robić ten doktorat z historii, ale dlaczego z systemów totalitarnych, a nie, nie wiem, z podwojów, czy z wieków średnich jakiegoś, dlaczego można ich... No to proszę Państwa, no ten system totalitarny to jest bardzo istotnym elementem, no bo tak z jednej strony bohaterami tych powieści jest historia, z drugiej strony systemy, które społeczno-polityczne, które w obrębie tej historii się pojawiają. No i ten system totalitarny też jest bohaterem mojej powieści, nie tylko tej jednej, bo także i wcześniejszej powieści, która opowiadała o systemie totalitarnym lat 30. w Polsce, bo mieliśmy tam, mieliśmy sanację, mieliśmy przewrót majowy, mieliśmy Berezę Katuską, mieliśmy obóz Brzeski, prawda? I mieliśmy ludzi takich jak generał Zagórski, rozmawialiśmy tutaj o generale Rozwadowskim, rozmawialiśmy tutaj o generale Szeptyckim, prawda? Więc nie jest, system totalitarny, co prawda eskalował w sposób nieprawdopodobny na terenie Niemiec, ale on także się pojawiał w wielu innych państwach lat 30., no między innymi i w Polsce, bo o tym się dzisiaj tak niezbyt chętnie mówi, ale też i historii należy oddać prawdę, prawda? Tak, ja czy Bóg się pojawił i podniósł go czegoś na historię, daje te fakty historyczne. Ja też sobie myślał, żeby kiedyś, może w przyszłości, no, żeby napisać taką pracę w oparciu o te wspomnienia, które pani udało się odnaleźć z rodziny, tak, z tego obozu Sztukowa. To jest w ogóle ciekawa historia z tym Sztukowa, bo tak naprawdę ten obóz nie został wyzwolony, bo dostał Niemcy go chcieli, w zasadzie taki był plan i to się realizowało w Rzymie, że on został ewakuowany. Chodziło o to, żeby tam na miejscu niczego już nie można było zastać, żeby ukrywanie śladów. I Kikoszewie, na plaży Kikoszewie, znaczy na plaży, przy ujściu Wisły Kikoszewie dokładnie, tam był taki podobóz, znaczy taki obóz przejściowy, skąd byli ewakuowani ci więźniowie. Bardzo dużą część trafiła do Szwecji, do Norwegii, właśnie z Skandynami, część do Niemiec. Tych więźniów, nawet żydowskich i polskich, to pochodzenia, żeby udało się przetrwać. A w ogóle ta... No, ale jak już mówimy o ewakuacji tego obozu i w ogóle wszystkich obozów, to trzeba powiedzieć o przerażających marszach śmierci. Tak. Bo to nie to, że ewakuował, jak, czy. Ci ludzie musieli maszerować, wycieńczeni ludzie musieli maszerować kolumnami, całymi dniami, prawda, właściwie bez określonego celu. Oni po prostu mieli zniknąć.
I po drodze, w miarę jak ich ubywało, to zostawiali za sobą całe stosy trupów. Te drogi były usłane zwłokami. Nie byli karmieni, nie było co jeść i padali generalnie z wycieńczenia. To są to takie obrazki, które pojawiają się także w filmach, na przykład transport ostatecznie trafiają gdzieś na jakieś barki na Bałtyku, ale na Bałtyku toczy się wojna, w związku z tym mamy takie barki, w które na przykład padają torpedy i te barki płoną, a ci ludzie skaczą do morza. Ostatecznie gdzieś tam garstka tylko trafiła do obozów przejściowych i na przykład usiłowała się ewakuować do Palestyny, no to znowu się okazało, że Palestyna jest dla Żydów zamknięta, bo Palestyna jest ciągle jeszcze pod protektoratem brytyjskim i ci ludzie zamiast zacząć normalnie żyć, to trafiają znowu u Brytyjczyków do obozu. Jest cała literatura wspomnieniowa przy obozie w Stutthofie, która opowiada o tej straszliwej gehennie ludzi, którym udało się przeżyć Holokaust, ale nie udało się im zacząć normalnie żyć. Wyobraźcie sobie Państwo, że takie wspomnienia zostawił Joachim, nazwisko być może przekręcę, Kazienicki czy Kozienicki. W momencie, w którym ja usiłowałam dotrzeć do źródeł autentycznych, chciałam nawiązać z nim kontakt, on już niestety nie żył, ale on przeżył ten obóz w Stutthofie, mając jako dziecko. I to były wspomnienia dziecka, które jest oczywiście już dorosły człowiek, ale wspomina swoje dzieciństwo spędzone w tym obozie. I ta książka jest do kupienia. Dorastanie w piekle. Taki jest tytuł tej książki. Ludzie, którzy przeżyli Holokaust, oni nie są wcale chętni do nawiązywania kontaktów. Oni gdzieś zostawili przeszłość za sobą i starają się do tej przeszłości nie wracać. Tak, pana Wiktoria musi badać, poszukiwać korzeni i właśnie rozmawiać z tymi ludźmi też. Mówimy tutaj o Wiktorii, naszej bohaterce. No niestety ta historia, która jest wielowątkowa i mieści się w trylogii, nie jest tak bardzo optymistyczna, jest sporo ciekawych jednak wątków takich pozytywnych. Można sobie wyobrazić, zanim się poczuli zobaczyć, jak wyglądał Berlin, wyglądał Gdańsk w okresie międzywojennym, zupełnie bardzo, bardzo ładne miasto, to myślę, że teraz też, ale wtedy jak najbardziej. Odwrot teraz przynosi też wielokrotnie już to była mowa, ale świat sztuki, kabaretów, przedstawień, filmów. Tak może sobie przymknąć oczy i pospacerować za rękę z naszą bohaterką. Także tu zachęcam Państwa naprawdę do sięgnięcia po tą lekturę. Jeszcze taki wątek, który tutaj się wielokrotnie przewija, to są te kwestie właśnie prawne, o których mówiłem, czyli ponieważ pani Joanna z zawodu jest prawniczką, to dużo łatwiej było to wszystko przelać na wagę, bo te wątki dotyczące zdobywania, przejmowania władzy stopniowo przez nazistów w Niemczech, to nie było takie pod pozorem proste. Trzeba było zmieniać różne przepisy prawne i tak dalej. Tutaj jest biologa, poleciła też doświadczenia, wiedzy na ten temat się. To nie jest proste, żeby to przełożyć na papier takim prostym językiem, łatwym, żeby każdy mógł zrozumieć. No i ja bym cały czas jednak tutaj wrócił do tego wątku, tych relacji międzyludzkich, bo tutaj jednak to jest dość skomplikowane, co ci ludzie myśleli, jak się próbowali odnajdować w tych samych czasach, mając bardzo różne poglądy na przyszłość, jak pani to by oceniła. Tak,
No, rozbieżność poglądów. No, między bohaterem Rudolfem Bergmanem, który zaprzedał się nazizmowi, i Ewą, która odcina się, jej rodzice, jej rodzina jest w opozycji w stosunku do Hitlera, jeśli w ogóle można było do pewnego momentu jawnie oponować i jawnie protestować, to w którymś momencie to się stało totalnie niebezpieczne i właściwie tuż przed wojną ta opozycja została totalnie stłamszona, zniszczona. Ale co ciekawe jest to, że ona się domyśla, że Rudolf Bergman jest nazistą, ale jakby nie chce dopuścić do siebie tej świadomości, ona nie akceptuje jego poglądu. A mimo wszystko gdzieś to jest tak trochę, jak dzisiaj byśmy porównali syndrom sztokholmski, prawda? Nie potrafi się od niego uwolnić. Coś ją przy tym człowieku trzyma. No właściwie to pan powinien powiedzieć, że seks ją trzyma, prawda? Miłość ją trzyma. On jej daje to, czego nie daje jej piękny, delikatny, wysublimowany, poetycki Maurycy, prawda? Tutaj jest wiele wątków takich właśnie. Ładnie opisanych. Widziałem świadomości, jeszcze przed chwilą, żeby na ten temat rozmawiać, ale jest też o seksie, jest, są momenty. W każdym to są momenty. To jest może, to, co zapytacie Państwo do przeczytania tych książek. No właśnie, jeszcze taki jest ta Rudolfa, to jest też taka sytuacja interesująca, mi się ten wątek spodobał, dlatego że on jest niby odrzucany przez tą Ewę, przyjeżdża do niej do domu, mogę trochę tak opowiedzieć, troszkę mogę. To przyjeżdża do niej do domu i jest poproszony przez kandydat na członka SS, żeby właśnie likwidował między innymi rodzinę naszej bohaterki. Czyli przyjeżdża jako kochanek i jako szpieg. Jako szpieg, tak. On jest dość szybko tak przynajmniej powierzchownie zdemaskowany przez ojca naszej Ewy, który od razu widzi w nim jakiegoś takiego dziwnego młodego nazista i tak dalej. I całe towarzystwo, które przybywa w tym domu, też to zauważa. To jest Ewa, on tam nie pasuje, Ewa nie chce się w tym zgodzić i uważa, że bardzo fajny chłopak jest. No i jeszcze tak wiele ciekawych właśnie takich dwuznacznych. Też pani ukrywa, z drugiej strony raportuje tam, co się dzieje, z drugiej strony też nie do końca. No taki też jest trochę rozdarty ten nasz Rudolf, bo wie, że no zależy od tej kobiecie, stara się jak może, a z drugiej strony no wie, że to się może dalej potoczyć, czyli to, że będzie musiał wyjawić, że otoczenie jej ojca z jej ojcem działają w takim sekcie, albo to jest, jak pani to, że to była loża taka gdańska, takich loża masońska dosłownie, tak? Ale nie nazywajmy loży masońskiej sektą, bo... Tam się przewijały też chyba takie kościele, czy nie? Nie, tak bym nigdy tego nie określiła, bo z całym szacunkiem było... można akceptować było światopogląd, albo nie akceptować. No generalnie loże masońskie były oparte na liberalizmie prawda? I światopoglądzie laickim, czyli na negacji wartości chrześcijańskiej, tak by trzeba było powiedzieć. A niemniej wszakże skupiamy ogromne rzesze ludzi wysoce wykształconych i raczej wykształconych, prości ludzie do tych róż masońskich raczej nie trafiali. Przecież nie było chyba, nie można by postawić tezy, że loże masońskie przyczyniały się do szkodzenia społeczeństwu. Wręcz przeciwnie, no były jakąś kuźnią taką intelektualną, gdzie
propagowało się myśli postępowe. Tak, to ja tylko mówię, jak ja nawiązuję do tego, co myślał Rudolf i jak miał tym wstecz. Hitler, do naszego bohatera. Nienawidził masonów, podobnie jak zresztą nienawidził kościoła, prawda? Więc z równą siłą zwalczał i loże masońskie, i kościół. No to wszystko, co było w jakimś tam stopniu według niego, było jakimś zagrożeniem, które mogło mieć jakiś wpływ na ludzi inny niż on chciał, żeby miał. Tak? No, propagował natomiast Towarzystwo Thule, które wyciągało pochodzenie Aryjczyków. Tak, bo tam też było nawiązanie do eugeniki, kwestii tam wiele jeszcze można by z tego wyciągnąć. Czystości, tak? Przepraszam, czy pan mógłby nie korzystać z tego mikrofonu? To strasznie pomóc się, a doskonale sobie teraz tak, jak mówicie, bez to ze względu na to, że musimy uzyskać wybada do tego. Bo tak myślę, że ja też wybada lubię mikrofonu mówić, ale tak. Za blisko pan. Czy pan mikrofon? Zdaje mi się. Dobrze, że pan zwrócił uwagę. Proszę mówić, jak jest. Ja tego nie słyszę, mówiąc państwa. Nie, też pan słyszy podwójnie, czy? Nie, no panią się. No bo większy dystans. Za blisko. No dobrze, no ale to już podlegamy techniczne. No dobrze, pani Joanno, tak na koniec spotkania, w jaki sposób czy pani planuje, albo czy jakoś jeszcze rozszerzyć tą teorię o jakiś ton, czy jakoś to z, nie wiem, może jakiś suplement, uzupełnienie, coś, co jeszcze tam dało dodatkowy temat. To znaczy, tak, no na pewno sobie zachowałam totalitaryzm jako bohatera kolejnej powieści. On się pojawia, tylko że akcja się przenosi w lata 70. XX wieku, minionego wieku, koncentruje w Nowej Hucie rozwarstwiony, prawda, bo państwo wiecie, że Nowa Huta to był taki prezent szczególny dla inteligenckiego Krakowa ze strony, mogę użyć znowu tego słowa, bolszewików, bo to już ulubione słowo, prawda, od Rosjan. No i ta Nowa Huta była takim trendem w ten stary Kraków bardzo szczególny. No i tak się złożyło, tutaj pan tego nie powiedział, ja przez 30 parę lat wykonywałam zawód prokuratora. Dalej powiem, że prokuratora, a nie prokuratorki, mimo że promuję dzisiaj Festiwal Kobiet, ale ciągle jeszcze się nie przyuczyłam do odmiany i nie podobają mi się takie określenia jak ministra na przykład, no bo dlaczego nie kobieta minister, tylko musi być od razu ministrą, prawda? To doktorką i tak dalej, jakoś mi to nie pasuje. Ale wracając ad rem, no to powiem, że właśnie zainteresowałam się sposobem, w jaki można by pokazać te relacje, jakie się urodziły po wybudowaniu Nowej Huty od powiedzmy lat końca 40., początku 50., ta ludność napływowa, która zaczęła ściągać do kombinatu i to, co się wtedy zaczęło tam na terenie właściwie Nowego Miasta, bo tak była ta Nowa Huta określona jako Nowe Miasto. Dziać. Takie uzupełnienie, to może takie uzupełnienie, czy to będzie kontynuacja? Ja myślę, że bohaterów już nie będziemy ciągać, bośmy ich właściwie wykorzystali do cna. Nie będziemy tutaj opowiadać państwu jak, bo jednak chcielibyśmy, żebyście państwo sięgnęli po te książki. Więc jak powiemy wszystko, no to książka przestanie być interesująca. Więc, ale w każdym razie tych bohaterów już chyba zostawimy historii i zbudujemy nowych trochę na postaciach autentycznych, bo ja już co prawda
raz miałam próbę jakiegoś procesu pociągnięcia do odpowiedzialności za wyrysowanie kogoś tak bardzo czytelnie, że prawie był do rozszyfrowania, więc, ale chcę sięgnąć do tych ludzi autentycznych, których sama obserwowałam, uważam, że już jestem w takim wieku, że właściwie tą epokę lat 60., 70. Warto by było w jakiś sposób pokazać w sposób prawdziwy od kuchni, z jednej strony odbrązowić, a z drugiej strony pokazać w takim wymiarze, w jakim ono rzeczywiście funkcjonowało. No były co prawda takie filmy Wajdy, jak Człowiek z żelaza, Człowiek z marmuru, prawda, no ale to do tego trochę nawiązuje, więc do realiów nowogódzkich. Tak, i tym optymistycznym akcentem, czyli tym, że wiemy, że już kolejna książka powstaje, będziemy powoli kończyć, w zasadzie kończyć, przez spotkanie mniej więcej trwają do godziny i tak byśmy starali się tego pilnować. I teraz tak jeszcze powiem Państwu, że książki są do nabycia w naszej księgarni tutaj naprzeciwko. A jak ktoś zdąży, to jeszcze uzyska autorę. No, ja chyba jeszcze damy Państwu prawo zadawania pytań. No, mamy sporo prawo zadawania pytań na zasadzie takiej luźnej dyskusji. Jeśli ktoś Państwa potrzebuje podejść do autorki i porozmawiać, zachęcamy, na pewno będzie jej miło. A z książką w ręku jeszcze weźmie autograf, to jeszcze bardziej je dziwi. A jeszcze ostatnia sprawa, to przypominamy tutaj Pani i kolejnym wypowiedzi o wczorajszym wydarzeniu Pani Uwela Bielańska, czyli trzymaliście Państwo ulotki, zaproszenia, zachęcamy na godzinę 19 do przybycia i podziwiania kobiet. Pójdę tu zawsze, będę się podziwiać. No, obrazów podziwiania nie tyle autorek, ile podziwiania ich dzieła. Tak. A co naprawdę nikt z Państwa nie chce się wypowiedzieć. Tak. Tam miał Pan rację. Doświadczenia wiem, że dużo się krępują, ale tam właśnie dyskusja mówiła, że zaraz po włączeniu kamery. No właśnie. No dobrze, także bardzo się ukłaniamy i dziękujemy i zachęcamy do kolejnych spotkań, do przyjmowania nasze kolejne spotkania w ramach Salonu Dobrej Książki i też w Salonu Dobrej Prasy. I w ogóle zachęcamy do przyjmowania naszego muzeum, korzystania z różnych atrakcji. Teraz program działu naszego muzeum jest dostępny na stronie internetowej i jest wydrukowany w takich programów, które można sobie wziąć przy wyjściu. I chyba to. Na to pozwoli Pan w takim razie, że ja najpiękniej podziękuję za to zaproszenie, za trud, jaki Pan włożył w przygotowanie tego spotkania, za przeczytanie moich książek i przedstawienie ich. No i Państwu za przybycie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.